wtedy mamy kryzys gospodarczy o charakterze trwałym, ponieważ wszystko już jest zbankrutowane, a nie mamy z czego drenować. To znaczy zawsze mamy z czego, zawsze możemy obrabować obywateli. I taka jest konsekwencja kryzysu gospodarczego. Dlatego słusznie prezydent Václav Klaus się boi pewnych sposobów walczenia z kryzysem finansowym. Proszę Państwa, i to jest, my jesteśmy w trakcie, wszystko jest przed nami, bo ten kryzys finansowy wcale się nie skończył, on trwa. Jeżeli rządy się będą zachowywały w taki sposób jak dotychczas, to on się może przekształcić w kryzys gospodarczy. Ale jeszcze na razie salwa nie padła, w związku z tym humory dopisują, zwłaszcza, że jest przed świętami, prawda, to co tam się ludzie przejmowali kryzysem gospodarczym. Proszę Państwa, i to jest mechanizm kryzysu finansowego, który ma charakter ogólnoświatowy, a przynajmniej większość krajów świata jest nim objętych, co prawda na różny sposób każde, ale jest. Natomiast w Polsce na ten kryzys finansowy jeszcze się nakłada pewna specyfika, która w innych państwach nie występuje. Czy w wielu innych państwach nie występuje. Otóż, żeby zrozumieć tę specyfikę, trzeba znowu cofnąć się w czasie do 6 lutego 1989 roku. 6 lutego 1989 roku rozpoczęło się widowisko telewizyjne pod tytułem Obrady Okrągłego Stołu. Przepraszam, czy możemy na chwilkę tylko przeszkodzić? Na sekundę. Tak. Tak, dobrze? Proszę bardzo. Moje dzieci chciały podziękować. Dziękujemy za sobą. Dla wszystkich, tak? Państwa. Dobry świąt. Dzieci na tygodniu właśnie. Bardzo dziękujemy. Znaczy ja nie jestem tu upoważniony do dziękowania w imieniu czegokolwiek, ale rozumiem, że... Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Bardzo pięknie dziękujemy. Proszę bardzo. Dziękujemy i też życzymy wesołych świąt i żeby Mikołaj był hojny. Dziękujemy. Przeszkadzamy. Dziękujemy bardzo. Otóż proszę Państwa, 6 lutego 1989 roku rozpoczęło się widowisko telewizyjne pod tytułem Obrady Okrągłego Stołu, gdzie wszyscy mogliśmy zobaczyć, jak reprezentanci strony społecznej straszliwie osaczają komucha, jak ten komuch się tam wije, jak piskosz i tak dalej, a oni go osaczają bez litości. No, to było tak, dla nas żebyśmy się trochę cieszyli, nam się też coś od życia należało. W związku z tymczasem w miejscach bardziej dyskretnych, w gronie osób bardziej zaufanych, zapadały prawdziwe ustalenia. Bo tam nie zapadały żadne, tylko prawdziwe ustalenia zapadały, jak zwykle w gabinetach. No i wśród tych prawdziwych ustaleń było również ustalenie ekonomicznego modelu państwa. Ekonomicznego modelu państwa, który ja nazywam kapitalizmem kompradorskim. Być może ktoś z Państwa jeszcze pamięta ten przymiotnik. Jak ktoś brał udział w takiej wieczorem Uniwersytecie Marksizmu, Lenizmu, to powinien pamiętać. Ten przymiotnik kompradorski, tym przymiotnikiem marksiści określali tubylców w koloniach, którzy za wzorową kolaborację z administracją kolonialną byli wynagradzani przywilejami natury gospodarczej, dzięki czemu tworzyli taką wąską warstewkę zamożnych ludzi, którą marksiści nazywali burżuazją kompradorską. Takich zamożnych tubylców marksiści nazywali to burżuazją kompradorską. Otóż stąd ten przymiotnik kapitalizm kompradorski. Czym się różni kapitalizm kompradorski od kapitalizmu zwyczajnego? W kapitalizmie zwyczajnym o dostępie do rynku i możliwości funkcjonowania na rynku w zasadzie decydują właściwości tego, który działa. Czy jest pracowity, czy jest pomysłowy, czy tam jakieś wymyśla innowacje, czy jest przedsiębiorczy, czy się nie boi ryzyka. Wreszcie, czy ma szczęście, bo może być pracowity, przedsiębiorczy i tak dalej. Piorun kulisty uderzy, spali mu wszystko i na nic mu się to nie przyda, więc jeszcze szczęścia trochę musi mieć.
Ale jeżeli jest pracowity, przewidywalny no i ma szczęście, no to nie tylko sobie dostęp do rynku tam przeboruje, ale jeszcze na tym rynku jakiś tam sukces odniesie, mniejszy albo większy. Natomiast w kapitalizmie kompradorskim o dostępie do rynku i możliwości funkcjonowania na rynku w zasadzie decyduje przynależność do sitwy. Albo jesteś nasz, to wtedy proszę bardzo, a jak jesteś nie nasz, to nie, nawet nosa tam nie wsadzaj, bo ci go utniemy. I bardzo dobrym przykładem tego takiego przedsiębiorcy, który nie należał do sitwy, przypadkowo się przeborował do rynku i nawet odniósł na nim sukces, jest pan Roman Kluska. Jak państwo wiecie, to była głośna sprawa, więc nie będę tutaj opowiadał, ale zwrócę uwagę na jedną rzecz. Otóż pan Roman Kluska nie został z rynku wyciśnięty przez konkurencję, tylko przez aparat państwa, a więc nie przez mechanizmy rynkowe, tylko przez mechanizm polityczny, przez aparat państwa został z rynku usunięty. Tak działa kapitalizm kompradorski, bo w kapitalizmie zwyczajnym też ludzie niektórzy wypadają z rynku, ale to dlatego, że konkurencja jest lepsza od nich. Pan Kluska nie miał żadnego konkurenta, który by wykazał, że jest lepszy od niego. Został wyciśnięty z rynku przy użyciu aparatu państwowego. I to jest ta różnica. I to jest ta różnica. Proszę państwa, kapitalizm kompradorski jest bardzo szkodliwy. Ten model ekonomiczny jest bardzo szkodliwy, zarówno z punktu widzenia interesu państwowego, jak i z punktu widzenia interesu narodowego. Dlaczego jest szkodliwy z punktu widzenia interesu państwowego? Państwo, żeby funkcjonowało prawidłowo, musi stworzyć siłę. Natomiast kapitalizm kompradorski, stojąc na straży przywileju sitwy, a więc nielicznej stosunkowo grupy społecznej, później powiem, co to za sitwa, co to za grupa. Jednomandatowo wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły. Jednomandatowo wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły. W Sejmie proporcje, wokół korupcje, naród pasie biurokrację, nie ma za co na wakacje, ręka rękę myje. Jednomandatowo wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły. Jednomandatowo wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły. Partyjne wybory ławią polską nację, dał nam przykład Italianiec, można zerwać ten kaganiec, zmienić ordynację. Jednomandatowo wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły. Jednomandatowo wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły.